Witam serdecznie. Anna Kalinowicz, program Fight Card oraz Wojciech Bartnik. Witaj. Witam, cześć. Jest to żywa legenda, jeżeli chodzi o boks tutaj na arenie polskiej, nie tylko ogólnoświatowej. Przypomnijmy, jest to ostatni medalista Igrzysk Olimpijskich. Jak wspominasz tą już historyczną chwilę w swoim życiu? No, pamiętam bardzo dobrze, tak jakby to było wczoraj, ponieważ zdobycie medalu, wejście na podium olimpijskie, no to jest przeżycie niesamowite, aczkolwiek to wszystko działo się dużo wcześniej, bo kwalifikacje olimpijskie, które trwały, które były bardzo, bardzo trudne, bo już od igrzysk właśnie barcelońskich, żeby się zakwalifikować, trzeba było wygrać turniej. Trzeba było wygrać turniej. Wcześniej tego nie było, bo do tych igrzysk wcześniejszych, aż do Seulu, kwalifikacje dawały związki sportowe. Potem już zostały wprowadzone kwalifikacje, a może i dobrze, po to, żeby nie było tych zawodników słabszych, tylko wszyscy mniej więcej o tym samym poziomie. No i co? No, mam opowiadać, tak? Tą historię? Jejka, to taka długa historia, ale dobra, mogę. To takim telegraficznym. Dobrze. No, wcześniej turniej przedolimpijski we Francji, na który pojechałem. Pierwszą walkę wygrałem, drugi pojedynek przegrałem z taką późniejszą gwiazdą boksu zawodowego. Po równym, wyrównanym pojedynku uległem. No i co? No i po tej porażce taki byłem trochę zdegustowany, nie powiem, ale trener i koledzy, ale szczególnie trener Baraniecki, tak mówi, Wojtek, nie dawaj się, mówi, kurczę, ale wtedy dostaliśmy jeszcze informację, że miejsce, to ósme miejsce na igrzyska do Barcelony zabierają gospodarze. Także ręce mi trochę opadły, bo jeszcze musiałem wygrać dwa pojedynki, żeby być pierwszym rezerwowym. Taka myśl była już i świadomość, więc no trener mówi, Wojtek, spokojnie, prześpij się z tym problemem i jutro bierzemy się do roboty. No i tak się stało, rano wstałem, ważenie, zwycięstwo z zawodnikiem szwedzkim, który też później walczył o Mistrzostwo Świata Zawodowe w kategorii półciężkiej, Szwed. I wygrałem z nim 4-1, walka była bardzo, bardzo trudna i wyrównana, ponieważ pięściarzem był klasowym. Następny pojedynek wygrałem już przed czasem, no i co, i pierwszy rezerwowy, i przez 4 miesiące zgrupowania kadry narodowej i cały czas ta myśl, że jestem ciągle pierwszym rezerwowym, komuś się musi coś wydarzyć, żebym ja jechał, czyli albo kontuzja, albo jakiś inny dramat, nikomu źle nie życzyłem, ale bardzo chciałem jechać. No i co, i tak szybko powiem, że ostatnie zgrupowanie we Włoszech, w Asyżu, ja już po prostu straciłem nadzieję, że pojadę. Napisałem na kolanie, że tak powiem, list pożegnalny trenerze, nie chcę być piątym kołem u wozu, życzę chłopakom jak najlepiej, wyjeżdżam. No i pojechałem, a na drugi dzień nominację dostałem. Nominację szczęśliwie, nieszczęśliwie mój kolega z reprezentacji, czyli kadra B Polski, pojechała na zgrupowanie do Hiszpanii i w Hiszpanii kolega Cezary Banasiak, zresztą mój dobry też rywal, ale również przyjaciel z ringu, sprawił, że Hiszpan nie był gotowy do tego, żeby jechać na igrzyska, ponieważ doznał bardzo poważnej kontuzji nosa. No i dostałem tą nominację. I wtedy zaczęło się, szukali mnie, powiedzmy, po leśnicy i nie tylko, znaleźli mnie i tak naprawdę przyjechałem do klubu sportowego Gwardia, były to wakacje, więc było trudno od sparring partnerów, a oni byli wtedy akurat w Asyżu, więc ja musiałem sam sobie tutaj poradzić, no i trener Gosiewski, trener Strasburger, koledzy pomagali w tym, żeby mnie troszeczkę poganiać po tym ringu, żebym tą kondycję i formę złapał. Nawet przyjechał, pamiętam, z Warszawy Przemek Saleta, też mi dużo pomógł, jestem mu za to wdzięczny. Tak jak Sójka, pamiętam, Grzesiu Strugała, fajni, Mariusz Cieśliński też był, pamiętam, nie pamiętam, czy wchodził do ringu, ale wspierał mnie bardzo. No, także pojechałem na te igrzyska i no i co, no i potem znowu, jeżeli mogę rozwinąć temat, to losowanie. Siedzimy w pokoju, trener przychodzi z losowania. Oczywiście to jest taki ciężki,
ciężka chwila, bo każdy w skupieniu, Boże, żeby tylko nie trafić na Kubańczyka, żeby tylko nie trafić na jakiegoś tam Rosjanina, prawda? No, ja nie pamiętam, o czym wtedy myślałem, wszystko w rękach Boga, więc zdaję się na Niego. I co? No i przychodzi trener, mówi, no dwóch, trenerze, niech Pan powie, jak losowanie. Ogólnie dobre, ale dwóch trafiło na Kubańczyków. Ojejka, to już kto? Ja? Każdy taką myślą, ale dobrze. No akurat ja nie miałem pięściarza z Kuby, miałem pięściarza z Puerto Rico, wicemistrz świata, młodzieżowy, wielce utalentowany Gonzales, pamiętam. Pierwszy pojedynek, no i ale tą rozpiskę wziąłem, zobaczyłem, mówię tak, trenerze, z tym wygram, z tym będzie bardzo ciężko, ale też wygram, już jest medal. Tak powiedziałem, no i tak szczerze mówiąc się stało. Tak się stało, bo wygrałem z Portorykańczykiem, właśnie świetnym zresztą. Też była trudna walka, ponieważ leworęczny, tak jak ja, więc ten styl mańkutom nie leży, jeżeli walczy się z zawodnikiem z leworęcznym. Ale wygrałem 6-3. Drugą walkę z mistrzem Afryki, z Bengusemią, wygrałem wysoko, bo to już było 13-2. No i potem walka z moją legendą, z moim idolem sportowym, Angelo Espinozą z Kuby. Akurat, no, tak jak sobie powiedziałem, tak się stało, czyli... Ciarki są na skórze, kiedy opowiadasz o tym. No, emocje są faktycznie, bo ten pięściarz to była legenda wielka, król nokautu. Udało mi się tą walkę wygrać, bardzo ciężki pojedynek. Jest ta walka na YouTubie, można ją obejrzeć. Ciężki pojedynek, niesamowicie, ale powiedziałem sobie albo dzisiaj, albo nigdy. No bo nie wierzyłem w to, że kiedykolwiek jeszcze pojadę na igrzyska, ale stało się jeszcze potem dwa razy, bo potem jeszcze Atlanta była i z innej. Niesamowita historia, naprawdę. I właśnie też uszczypliwi mówią, że pora chyba zdjąć przez ciebie klątwę, którą położyłeś tutaj na szali Igrzysk Olimpijskich, że zaczarowałeś na tyle tam te igrzyska, tak, że jakby na tą chwilę no, zapisujesz się jako ostatni uczestnik, tak? No to prawda, 25 lat minęło. Akurat niedawno miałem przyjemność z moją żoną Moniką być w Warszawie na pięknej imprezie. Tam zostaliśmy odznaczeni, godnie, że tak powiem, przywitani. No ale nie czuję tego. 25 lat minęło. Muszę powiedzieć, że bardzo szybko nie czuję się taki stary. Bo pamiętam kiedyś człowiek 50-letni dla mnie to był starzec, natomiast ja mam 5 dych i jeszcze robię takie rzeczy, o których młodzi mogą pomarzyć. Co mogę powiedzieć? No minął ten czas, to prawda, a klątwa ja uważam, że nie. Absolutnie. Tak, nawet zrobiłem coś fajnego w tym roku, mówię, żeby o tym inni przestali mówić. Mhm. W taki sposób, trochę czasami nawet bym powiedział, niefajny. Nieprzyjemny. Wziąłem replikę medalu olimpijskiego i wręczyłem wiceprezesowi Grzegorzowi na meczu Polska, chyba Armenia wtedy był. Więc dałem mu ten medal, o czym on nie wiedział, wręczyłem mu, prawie się popłakał, strasznie się wzruszył, mówię, żeby na farta, na szczęście. W następnych igrzyskach te medale się posypały. Wspaniała inicjatywa i w ogóle masz w sobie tyle ciepła, tyle charyzmy, naprawdę pozazdrościć. Jest jeszcze jeden element, który przez te lata się narodził, czyli ta przyjaźń wasza między tobą a Maćkiem, między tobą a Piotrkiem Wilczewskim, tak, między tobą a Mariuszem Cendrowskim, no i szeregiem innych. Ja jakby nawet nie mam do końca takiej wiedzy, tak? Ale może ty coś więcej o tych przyjaźniach wieloletnich, które trwają i w bardzo dobrej kondycji są na dzień dzisiejszy. Tak, to prawda. Myślę, że to sporty walki tak mają. Szanujemy swoje dokonania, szanujemy to, co robimy. Niektórzy są w sporcie, niektórzy od tego sportu odeszli, tak jak ja, ale wspieram chłopaków, widujemy się często, spotykamy, tym bardziej teraz troszeczkę nas, że tak powiem, połączył tą taką więzią bardziej przyjacielską Mariusz Cendrowski,
a konkretnie mówiąc jego wypadek, który miał miejsce w tym roku w styczniu. Mariusz jest na wózku, walczy o to, żeby stanąć, żeby chodzić. Ciężko, no, jest to poważna, że tak powiem, kontuzja, ale Maniek w to wierzy, my też wierzymy w to, że będzie chodził. Kiedy? Nie wiadomo. No, dzisiaj na tą chwilę jest sytuacja trochę trudna, bo żeby realizować działania, zalecenia lekarzy, fachowców, bo tych lekarzy ma wspaniałych tutaj wrocławskich, to są znane autorytety, no trzeba mieć pieniądze na rehabilitację. Mariusz tych pieniędzy już nie ma. Te pieniądze się skończyły, wszyscy razem próbujemy gdzieś to dźwignąć. Wielu chłopaków się angażuje, Piotrek Wilczewski, Maciek Zegan bardzo, również Andrzej Gliniak, Ania Kalinowicz, także tutaj, no Aniu muszę po tym powiedzieć, no to jest fajne, że pokazujecie kawał dobrego serca i... Wojciech Bartnik. No, fajnie, że mam na to siłę, bo... Przypomnijmy jeszcze tutaj naszym widzom, Mariusz Cendrowski otworzył też swoją fundację, której u nas na stronie będzie podany numer KRS, tak? Więc wszystkich chętnych do wsparcia naszego wojownika, który jak przystało na prawdziwego wojownika, nie poddaje się, walczy do końca i jest na dobrej drodze, ażeby ten standard życia swój troszeczkę podnieść, ten standard zdrowia, tak? Tutaj jeszcze mamy taki piękny medal. Wojciechu, coś więcej na ten temat? Najbardziej rok 94, to jest... drugi mój tytuł, bo 5 razy wygrałem turniej imienia Feliksa Sztama, bardzo mocny turniej. Jestem rekordzistą, jak się nie mylę, ale no, tych medali jeszcze kilka mam, bo kilka już też gdzieś tam poszło na licytację i myślę, że fajnie byłoby, jeśli ktoś, kto ma gruby portfel i dobre serce, zlicytował w jakiś fajny sposób ten medal. No, po to, żeby Mariuszowi pomóc w jego dalszej drodze rehabilitacji. Szczegóły dotyczące licytacji tego medalu pojawią się na pewno na stronie Mariusza Cendrowskiego, a także na naszych stronach facebookowych Anna Kalinowicz oraz Wojciech Bartnik, także szukajcie tam jakby wskazówek, jak można uzyskać ten bardzo historyczny i bardzo wyjątkowy medal, który poświęca Wojciech. Muszę powiedzieć, że na turnieju Sztama niektórzy mogą powiedzieć, że turniej Sztama 5 razy wygrać, to pewnie jakiś słaby. Absolutnie nie. Na turnieju Sztama pokonałem paru medalistów olimpijskich w przeciągu tych kilkunastu lat. Pokonałem późniejszych mistrzów świata zawodowych, jak Sultana Ibrahimowa na przykład, Sebastiana Kebera, Fragomeniego pokonałem 3 razy, więc no... I tam jeszcze paru innych takich dosyć klasowych pięściarzy. Myślę, że warto, fajnie byłoby, gdyby ktoś u kogoś wisiało w godziwym miejscu, na ścianie na przykład. A jest to bardzo wyjątkowy medal i zasługuje tylko i wyłącznie na takie miejsce, tym bardziej, że cel jest bardzo szczytny. A wracając jeszcze, Wojciechu, do boksu, tak? Powiedz mi, jak postrzegasz komfort boksu, jakby pozycję boksu, jeżeli chodzi o rynek polski na świecie w tym momencie? Co mogę powiedzieć? Tak trochę niewiele teraz oglądam. Oczywiście wczoraj oglądałem Soleńskiego. Niewiele oglądam, ale wczoraj oglądałem Soleńskiego, bo bardzo jest to fajny chłopak i kibicuję mu, żeby mu się powiodło. No, trudny pojedynek miał. Przypomnijmy, przepraszam, na World Super Series, tak? Tak. Walczył z byłym mistrzem świata amatorskim, z zawodnikiem, no, z w ogóle z teamu niemieckiego. Także tutaj no, walka była taka bardzo trudna, ale ostatnie 2 rundy wygrał i zwyciężył. Niektórzy uważają, że jest to najlepszy pięściarz bezsprzecznie, nie patrząc na kategorie wagowe w Polsce. Być może tak. Jeszcze tak głęboko nie analizowałem tych że tak powiem, styli, no, tego poziomu innych pięściarzy, ale wydaje mi się, że tak, jest świetnym pięściarzem i... No i życzę mu powodzenia, bo jest to fajny kolega, do tego jeszcze Polak, to jest bardzo piękne.
Tak, to prawda, miałam też okazję z nim rozmawiać, ma w sobie taką charyzmę, ma pokorę, ale też wie, w jakim celu jest i w jakim miejscu się znajduje. Tak, to prawda, no, pięściarz musi być taki. Niektórzy czasami udają, są skromnie, że tak powiem, tacy wylewni, ale gdzieś tam w środku są pewni siebie i to Maciek to ma i bardzo dobrze. Jeśli chodzi o kondycję polskiego boksu zawodowego, no troszeczkę jest gorzej, jednak ta kategoria cruiser już teraz nam się troszeczkę sypie. Kategoria ciężka, gdzie jeśli mogę wyprzedzić, to myślę, że stary dziadek Adamek. No właśnie, a propos Adamka, będzie 18 listopada walczył w Częstochowie. No fajnie, że będzie walczył w Częstochowie. No, życzę mu jak najlepiej, wiadomo, widziałem jego rywala, postura niesamowita, nie widziałem jak walczy jego przeciwnik, ale tak budzi respekt. Ale Tomek myślę, że będzie świetnie przygotowany, no i dąży do tego tytułu mistrza świata. Góral jest zawzięty i myślę, że mu się to uda. Mm-hmm. A z nim też trenuje teraz Adam Balski. Jak postrzegasz go? Też dobrze mu rokują, też? Tak. Opinie są pozytywne na jego temat. Bardzo nie znam osobiście. Bardzo pracowity chłopak, z tego co wiem, bo wiem od Piotrka Bilczewskiego. Bardzo chce ciężko pracować. No, na tym to wszystko polega. Musi się skupić jeszcze więcej, bo słyszałem, że trochę rozbrykany jest gdzieś tam myślami. No, boks ma to do siebie, że trzeba się skupić jednak, bo później, wchodząc do ringu, można znowu gdzieś tam wejść na inne myślowy o innych rzeczach i można doznać, że tak powiem, uderzenia. No, życzę mu jak najlepiej. No, długa droga przed nim jeszcze, to nie jest tak. On tutaj może wygrywać ze średniakami, ale wystarczy, że trafi na rutynowanego pięściarza, który może bilans mieć nawet ujemny, ale gdzieś go przyklinczuje, przytrzyma i może przegrać. Tak? Dlatego musi mieć no, przede wszystkim takie właśnie konfrontacje, sparingi, jak teraz z Tomkiem, to zgrupowanie pod Karpaczem. Myślę, że rewelacyjne możliwości, żeby zdobyć to doświadczenie takie ringowe. Mm-hmm. A jeśli chodzi o Kownackiego, Szpilkę, o swego czasu jeszcze ligowych takich pretendentów? No ja myślę, że tutaj Kownacki no, zrobił niesamowitą walkę ze Szpilą. Tutaj Szpila podszedł do tego bardzo tak frywolnie i powiedział lekceważąco. Gdyby była następna walka, postawiłbym chyba, nie wiem, ale tak pół na pół, już by nie było tak, że faworytem jest Kownacki, absolutnie. No, dlatego, że Szpila wyciągnąłby pewnie wnioski i te ręce byłyby wyżej, nie byłoby pajacowania. No, myślę, że Kownacki musi popracować nad techniką i to bardzo, bardzo. Myślę, że z pięściarzem wyższej klasy technicznej może się biedak nadziać na kontrę, bo ręce bardzo mu opadają, nogi zostawia w tyle. Chyba też trochę brakuje takiego zaplecza amatorskiego tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o ligi, tak? Tak, to jest największy problem, bolączka polskiego boksu olimpijskiego, amatorskiego. Dlaczego? Dlatego, że ja miałem to szczęście, że do roku 2000 walczyłem. W roku 2000 spotkałem się z panem promotorem i podpisałem z nim umowę na walki w boksie zawodowym w wieku 35 lat. Zachciało mi się, no nie żałuję, przygoda, 31 pojedynków zawodowych, ale jeśli chodzi o boks amatorski, jeszcze trwał, jeszcze gdzieś do 2003 roku był, potem to wszystko zgasło i co za tym idzie, poziom pięściarzy amatorów jest przez to zdecydowanie niższy, ponieważ żeby być dobrym zawodnikiem, żeby czuć się komfortowo, to trzeba toczyć około 30 pojedynków w roku. Ci zawodnicy toczą po 20 i mniej. To jest największa bolączka. Mhm.
A jeśli chodzi o Ciebie, też o, jeżeli możemy troszeczkę zaglądnąć w Twoje życie prywatne, oczywiście, jeżeli sobie życzysz. Od jakiegoś czasu przeszedłeś pewnego rodzaju też przemiany, tak? Uduchowienie i w jaki sposób, czy mógłbyś tutaj też jakby ten komfort, ten pryzmat jakby kościoła w Polsce też przeżywa ciężką troszeczkę sytuację, a jednak pojawiają się tacy ludzie jak ty, którzy w jakiś sposób próbują zachęcić do tego, żeby być blisko tego Boga. Tak, tak. Ja myślę, że bez Pana Boga, gdybym Go wcześniej tak dobrze znał jak teraz, to miał do Niego takie zaufanie, myślę, że nawet w ringu byłoby mi łatwiej walczyć, bo czasami były trudne sytuacje. Nie miałem się wesprzeć na kimkolwiek, a tutaj zawsze Pan Bóg, dla Niego jesteśmy najważniejsi, jedyni, więc zawsze możemy do Niego się zwrócić, Ojcze. Więc co mogę powiedzieć? No, rewelacja. No. Troszeczkę inaczej, innymi drogami kroczę, dlatego też odszedłem od boksu, ponieważ uważam, że są rzeczy bardziej ważniejsze dla mnie, ale też myślę dla innych, po to, żeby no, droga jest jedna, człowiek, znaczy droga jest jedna, dróg jest wiele, ale myślę, że każdy by chciał być kiedyś zbawiony, więc ja już o tym myślę. Może jeszcze nie teraz, ale... Jeszcze chwileczkę. 50 lat, ale tak jak mówię, no, nie znamy dnia ani godziny, kiedy możemy odejść z tego świata, po pierwsze. Po drugie, Pan Bóg jest wielki i kocha nas mocno i warto się do Niego zwrócić, jeżeli czujemy się samotni. Myślę, że każda msza jest czymś wyjątkowym, a te msze, na które ja chodzę, są również wyjątkowe. Poniedziałek, godzina 18, na przykład Traugutta ulica. Zapraszamy z tego miejsca oczywiście, też oczywiście. Tak. Ktoś się czuje samotny, opuszczony, niekochany, tam poczuje się naprawdę wspaniale. To cudowne spotkanie z Tobą, muszę przyznać. Dziękuję Ci bardzo za to, że zgodziłeś się być tutaj z nami. Dla nas, dla tych prawdziwych takich pasjonatów sztuk walki z krwi i kości, będziesz zawsze autorytetem, będziesz zawsze wzorem do naśladowania. No i jakby czekamy na kolejnego Wojciecha Bartnika, który będzie mógł godnie go zastąpić. Nie, no ja myślę, że tych pięściarzy fajnych jest wielu takich, którzy potrafią boksować w tym boksie olimpijskim, tylko no trochę brakuje, czegoś brakuje. Ja już mówiłem, no tutaj brakuje autorytetów w tym boksie olimpijskim. Turek kiedyś były, dzisiaj jest ich coraz mniej, a jak są, to nie są dopuszczani. Tutaj ja myślę, że trzeba wspierać się nimi, trzeba ich zapraszać, trzeba no, w jakiś sposób ich pokazywać tym młodym pięściarzom, adeptom boksu, jeżeli chcemy, żeby oni pobierali jakieś wzorce. No też jakaś motywacja i tak dalej. No tutaj wygrywamy turnieje międzynarodowe, często tak jest, mecze międzypaństwowe, tak teraz ostatnio 5 meczy w tym roku Polska wygrała, a potem jedziemy na zawody rangi europejskiej, światowej i jest nam ciężko przebić się do strefy medalowej. Czyli gdzieś jakiś problem jest, no, trzeba znaleźć, ja tutaj nie będę szukał recepty, być może mam tą receptę, ale no, są ludzie bardziej wykształceni ode mnie, którzy specjalizują się w tym, prawda, psycholodzy, może jeszcze inni fachowcy, którzy mogliby im pomóc. No ja życzę jak najlepiej chłopakom i wspieram ich. I na zakończenie pragniemy jeszcze raz przypomnieć i z tego miejsca oczywiście też pozdrowić Mariusza Cendrowskiego. Jeszcze raz apelujemy, tutaj ten oto piękny medal jest dla Państwa. Prosimy o szczodrość, prosimy o otworzenie serc na ten apel. I jeszcze raz przypominam, wszelkie informacje znajdą Państwo na stronach facebookowych Mariusz Cendrowski, Wojciech Bartnik, Anna Kalinowicz, Andrzej Gliniak, a także numer KRS-u pojawi się na stronach Sporty Walki. Dziękuję Ci. Jeszcze dwa słowa chciałem podziękować wszystkim tym, którzy, pewnie parę osób nie wymieniłem, którzy wspierają Mariusza,
którzy pomagają, pani Marysia, wspaniała, inni ludzie, przepraszam, ale trudno mi ich wymienić, ale jest ich wielu. No cóż, no, życzę wszystkim sportowcom, żeby byli zawsze, walczyli fair play, bo to jest, mi się wydaje, bardzo ważne. Ciężki sport, boks, kickboxing, muay thai, te inne dyscypliny, w ogóle sporty walki. Dlatego wielki szacunek dla was i życzę wam wszystkiego dobrego. Jeszcze Piotr Wilczewski i Maciej Zygan oczywiście. Tam też będą odpowiedniki do innych linków znajomych ludzi, którzy wspierają Mariusza w tych chwilach, ale jesteśmy dobrej myśli. Mariusz jest silny. Tomek Adamek również będzie chciał wesprzeć Mariusza. Też pomaga w jakiś tam fajny też sposób. Do tego może też Mariusz Wacht. Tak, Mariusz też rękawice dawał przecież na licytację. Także przepraszam, Mariusz, pozdrawiam serdecznie. Cześć. Dziękujemy wszystkim. Dziękuję ci, Wojciech. Witamy pozdrawiam serdecznie. Ze mną dzisiaj podczas programu Fight Card gościmy tutaj Dawida Kasperskiego. Witaj, Dawid. Witam, dzień dobry. Jesteś świeżo po swoim debiucie w Federacji DSF. Oczywiście wygrana, inaczej być nie mogło. No tak, jak na debiut to wystartowałem z wysokiego, jak to się nazywa? Pułapu. Z wysokiego pułapu, tak. Jeszcze troszeczkę się mieszam po walce, jeszcze jest kilka dni takiego okresu, gdzie troszeczkę jesteśmy wszyscy nie w sosie. No zmęczenie na pewno, duże pokłady, taka walka i energii i no, kondycji fizycznej też pochłania, prawda? Tak, no, ta walka kosztowała mnie spory wydatek energetyczny, praktycznie do samego, na samym końcu czułem bardzo, bardzo duże zmęczenie. Organizm był już był wystawiony na duży wysiłek fizyczny, tak. Na dużą próbę, tak? Pomimo tego, że w pierwszej rundzie, przypomnijmy, twój rywal był już liczony. Tak, był liczony i to było też dla mnie takim sygnałem, że istnieje szansa, że mam szansę go skończyć w pierwszej rundzie, a nam zależało na tym, naszemu teamowi, Team Holzken, zależało nam na tym, żeby pokazać się z bardzo mocnej strony. I to wszystko tak się przełożyło na moje nastawienie, żeby spróbować to zrobić i w pierwszej rundzie już, żeby było po wszystkim. Zatem zacząłem coraz więcej napięcia wkładać w uderzenia. To też nie było to jakby rozłożone. Tu już nie chodziło o rozłożenie sił na wszystkie rundy, tylko postawiłem na ryzyko, żeby spróbować skończyć na początku. Nie skończyłem, przeszedł przez ten kryzys mój przeciwnik i później walka się wyrównała na jakimś poziomie i toczyliśmy ją do samego końca. Tak. Zmienił ci się też wraz oczywiście z twoim wyjazdem do Holandii, zmieniła się twoja tożsamość klubowa i zmienił się też twój trener, no i co za tym idzie, narożnik, tak? Widać było tutaj dużą współpracę waszą obopólną, pomimo krótkiego okresu waszej współpracy. Tak, mam dobrą relację z narożnikiem, zawsze miałem, bo jestem w tej kwestii jestem bardzo ufny. I jeżeli słyszę wskazówki od osób, do których mam zaufanie i mam świadomość tego, że są profesjonalni, że są profesjonalistami i potrafią dostrzec w roli obserwatora coś, czego ja nie widzę w danej chwili, to słucham się, robię to nawet w ciemno. Także ta relacja występowała i faktycznie liczenie, do którego doprowadziłem, było zasługą mojego narożnika. Nicky Holzken krzyknął high kick, tak momentalnie gdzieś trafił się moment, gdzie faktycznie sytuacja się ku temu potoczyła i ten high kick doprowadził, tak jak powiedziałem, do pierwszego liczenia mojego przeciwnika i dzięki temu uzyskałem już wysoką przewagę. Do samego końca, myślę, ta przewaga miała przełożenie na werdykt.
Przywiozłeś też trochę tak ze sobą atrakcję w postaci swojego trenera Nikiego, tak? Większość osób no jest siedmiokrotnym mistrzem świata, tak? Przypomnijmy. Więc no, to była też taka dodatkowa atrakcja, którą można powiedzieć wprowadziłeś w szeregi DSF-u. Tak, postać Nikiego Holzka na w środowisku sportu walki jest wszystkim dobrze znana, wszystkim, którzy w tym środowisku już istnieją, funkcjonują od wielu lat. Jest pięciokrotnym mistrzem największej światowej organizacji Glory, a ogólnie siedmiokrotnym mistrzem świata. Nie jest moim trenerem, jest bardziej moim promotorem, ponieważ trenerem jest Szef Weber, który także mi sekundował w narożniku. Mają takie ze sobą powiązanie pomiędzy Nikiem a Szefem jest takie, że Szef jest jego teściem. Także to wszystko tak jakoś jest blisko siebie. Rodzina. Tak. Niki faktycznie sekundował w moim narożniku jako już doświadczony zawodnik, który faktycznie widzi pewne rzeczy, pewne niuanse w walce, więc można powiedzieć, że tak, na ten moment był moim trenerem, natomiast na co dzień jest moim sparring partnerem, osobą ze mną trenującą. Jest moim promotorem, ponieważ do niego zgłaszają się inni promotorzy ze świata w związku z tym, żeby mnie rzucić na jakąś galę. Także Niki Holzka jest dla mnie takim człowiekiem, a przy okazji jest teraz dla mnie bardzo dobrym kolegą, bardzo dobrym znajomym. Jest dobrym człowiekiem. A jak postrzegasz w ogóle Federację DSF? Czy jesteś zadowolony z udziału w tym meczu? Jestem zadowolony z udziału podczas gali DSF Kickboxing Challenge. I tak jak już mówiłem, jest to jednocześnie dla mnie spore wyróżnienie, ponieważ dostałem walkę wieczoru. I faktycznie bardzo miło z ich strony, mój ukłon w ich stronę, ponieważ dali mi to, tak, a to ma dużą wartość. Natomiast nie brałem udziału w meczu. Mecz odbywał między Francuzami i Polakami. Ja brałem udział w walce wieczoru z Marokańczykiem, z holenderskim obywatelstwem. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o Glory, tak? Rozumiem, że rozmowy już na tym etapie trwają, tak? Żeby się gdzieś zasilił fight card. Glory? Wiem, że są rozmowy na temat mojej osoby, aby mnie wystawić w szeregach Glory. Nie w tym roku. Już jest ta podjęta decyzja, że w tym roku jeszcze nie, ale w przyszłym na 95%, na 99% tak. Fantastycznie. A jeżeli chodzi o twoją adaptację, tak, wiadomo, zmieniłeś swoje miejsce zamieszkania, zmieniłeś kraj, różnie podchodzą obcokrajowcy, jedni są bardziej gościnni, drudzy mniej gościnni i wiadomo, jest to też swego rodzaju taka dla ciebie próba, tak, i kolejne kształtowanie charakteru. Zgadza się. Od samego początku trzeba się zmagać z różnicami panującymi w innym kraju. Mają swoje inne obyczaje, prawda? Jest też troszeczkę inny kulturowo ten kraj. Jeżeli chodzi o tolerancję, no to nie spotkałem się z jakąś nietolerancją ze strony Holendrów czy ludzi innej rasy, że tak to ujmę. Natomiast mieszkałem w dwóch miejscach, gdzie patrzono na mnie z góry, dlatego że jestem Polakiem. Nie ma co się zagłębiać w jakieś szczegóły. No, chodzi o to, że niegdyś Polacy w różnych miejscach tego kraju po prostu narobili sobie sporo kłopotów i ja z góry po prostu byłem postrzegany jako kolejny z nich, prawda? I tyle. Obyczajowo nie umieli się gdzieś tam dostosować. Mam nadzieję, że teraz poprzez tą otwartą Europę jednak troszeczkę jest lepiej. Bądźmy dobrej myśli. Zawsze są dobrej myśli. A miałeś okazję już, tak, troszeczkę poznać tą szkołę holenderską, jest też szkoła polska, tak? W jaki sposób one są w stanie się uzupełniać? Jak najbardziej. Doświadczam tego na sobie, bo ja mam tą wschodnioeuropejską szkołę sportu walki, jest to taki Thai box bardziej, z przewagą
po prostu mam w sobie potencjał do mocno wyprowadzanych kopnięć i te kopnięcia faktycznie zostawiam sobie dalej. Natomiast holenderska szkoła to jest metodyka treningowa opierająca się na złożonych kombinacjach, na świetnej koordynacji podczas ponowienia akcji, powrotu, ponowienia znowu. Jest inna złożoność, jeżeli chodzi o akcje techniczne, ale idzie to ze sobą pogodzić. Ja tak uważam, że idzie te dwa repertuary gdzieś tam ze sobą pomieszać. To wszystko zależy od sytuacji, co się dzieje w walce. Tak należy się nastawić na daną sytuację i wykorzystać czy to elementy kickbokserskie, typowo holenderskie, czy bardziej tajskiego boksu. Więc tak, bardziej teraz prezentuję ten polski styl, nasz, ten, który wytrenowałem sobie tutaj, aniżeli holenderski, no bo jestem dopiero u początków po tamtej stronie. Zauważyłem, oglądając walkę z jakiejś amatorskiej kamerki z trybun, że już pewne rzeczy, pewne elementy zaczęły chodzić podczas ostatniej walki. To jestem w stanie stwierdzić, przyglądałem się temu. Faktycznie są pewne zmiany. Ja też jestem chłonny pewnych nowości, które gdy mi ktoś dobrze wytłumaczy i zrozumiem ich sens, to zaczynam je wdrażać i pracować nad nimi ciągle. I tym razem na tej walce było tak samo. Wykorzystałem pewne rzeczy, które już tam opanowałem. Będziemy Ciebie oglądać już w grudniu. Po raz kolejny będziesz gościł w Federacji DSF. Czy znasz już swojego przeciwnika? Nie, jeszcze nie znam przeciwnika na galę, która się odbędzie 9 grudnia w Champions Bar w hotelu Marriott. Na to też przyjdzie czas. Przed poprzednią walką, którą stoczyłem w miniony weekend, przeciwnika poznałem na 2 tygodnie chyba przed, ponieważ trwały poszukiwania. Były jakieś utrudnienia, komplikacje, ktoś nie chciał, więc do samego końca być może będą trwały poszukiwania. Ale co by nie, do tego, na tym też się tak nie skupiam w 100%, ponieważ 25 listopada biorę udział w 4-osobowym turnieju we Francji. W sztuce walki dotąd mi jeszcze niezgłębionej, jeszcze nie toczyłem na tych zasadach żadnej z walk. To jakie to zasady? Nawet nie wiem, czy ja to dobrze umiem wymówić. Savate kickboxing to jest chyba francuska sztuka walki i teraz muszę otworzyć internet i dowiedzieć się, na czym to wszystko dokładnie polega, żeby nie popełnić jakichś błędów albo po prostu dowiedzieć się, co jest niedozwolone, czego nie stosować, a co zazwyczaj stosuję w kickboxingu w K1. Dużo osób też pewnie ciężko podjąć rękawice z tobą, bo jakby nie było, no wysoki poziom, reprezentujesz standard, więc no o tyle trudniej pewnie federacjom jest znaleźć kogoś właściwego, tak by nie zaniżać twojego poziomu, tak? A z kolei no żeby ktoś dorównał twojemu. Wysoki poziom to dopiero będę reprezentował teraz. Dobrze, wobec tego jeszcze mam pytanie dotyczące, ponieważ wywodzisz się też troszeczkę, miałeś okazję i w zasadzie przygodę z Muay Thai. Aktualnie jesteśmy po gali Thai Battle Championship TBC Dawida Poloka. Czy mógłbyś tutaj troszeczkę wytłumaczyć taką namiastkę tego, czym ta akurat formuła się charakteryzuje? Czym się charakteryzuje, bądź różni od K1? Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że w przeciwieństwie do formuły K1 tutaj dochodzą jeszcze uderzenia łokciami, walki w klinczu oraz przechwytów, po których można wyciąć przeciwnika, tudzież wykonać jakąś kombinację bardziej złożoną. Więc to jest ta różnica. Tak, mam swoją przeszłość związaną z tym pięknym sportem, jakim jest Muay Thai. Przyznam, że chciałbym toczyć więcej walk w Muay Thai, nawet i zawodowych, ponieważ naprawdę jest to coś, co mnie potrafi pochłonąć bez reszty, ale w Polsce tych walk jest stosunkowo mało w stosunku do tej dyscypliny, jaką jest K1. Także jeżeli byłaby możliwość toczenia walk na zasadach Muay Thai, to chętnie bym to robił. Niestety
nie ma takich możliwości, więc koncentruję się na K1. Jest to bardzo zbliżona forma walki, wręcz można walczyć K1, ale w stylu tajskim, w konwencji Muay Thai. Da się to zrobić. Wielu tajskich bokserów robi to, odnosi przy tym sukcesy, więc uważam, że dodając jeszcze, mogę powiedzieć, że Muay Thai jest bardzo efektowną dyscypliną sportową. Także świetna inicjatywa ze strony Dawida Polok, tak tutaj, że jednak chce zadbać o to, by te gale zawodowe pojawiały się u nas na rynku. Tak, jeżeli powstaje taka inicjatywa i jest taka możliwość i zainteresowanie ze strony publiczności, to jest to bardzo dobra wiadomość dla polskiego rynku sportu walki, zwłaszcza stójkowych. Tak, jest to bardzo efektowna formuła walki. Ludzie przychodzący na trybuny uważam, że nie mają prawa się nudzić, zwłaszcza gdy zawodnicy są poukładani i wiedzą, na czym to polega, jeżeli uprawiają to już długie lata i toczą te walki regularnie, to faktycznie mogą przed ludźmi pokazać piękno sportu, jakim jest Muay Thai. A jeżeli chodzi o Ciebie, kiedy planujesz powrót do Holandii? Jutro. Już jutro, ale niebawem znowu nas w grudniu odwiedzisz. Czy tęsknisz też, wiadomo, za rodziną, za przyjaciółmi? Czy tęsknię za rodziną, za przyjaciółmi? No oczywiście jest to odczuwalne, prawda? Da się to po prostu odczuć po dłuższym czasie, zwłaszcza gdy na samym początku pobytu w Holandii przebywałem ze sobą niemalże w większości czasu sam. Do momentu, kiedy przychodził trening, czy musiałem gdzieś pojechać, coś załatwić, prawda? No to tak, to akurat wtedy się działo, to przebywałem z ludźmi, większość czasu spędzałem samotnie. Oczywiście nie nudzę się sam ze sobą, mam swoje zajęcia, które wykonuję, mam swoje zainteresowania poza sportem, więc jakoś sobie dawałem radę, ale będąc tam, wiem, że mam tam coś do zrobienia i dopóki nie będę zadowolony z efektów, a troszkę to zajmie, to na razie uważam, że nie mam po co wracać. Dlatego tym większy z mojej strony szacunek, tym większy respekt i ukłon w Twoim kierunku, że pomimo tak krótkiego pobytu tutaj w Polsce znalazłeś czas, żeby zagościć u mnie w programie. I oczywiście trzymam kciuki, kibicuję Ci i życzę wszystkiego co najlepsze. Bijesz szeroś, Panie Słup, także dziękuję. Dziękuję ślicznie.